Otwarcie wystawy poprzedziły krótkie przemówienia i słodki poczęstunek dla dzieci. Ekspozycja składa się z wielu różnych elementów. Niektóre służą do oglądania, inne można dotknąć i samemu zmodyfikować dzieło. Stworzyliśmy artystyczny plac zabaw dla dzieci i dla rodziców. Pokazujemy 16 prac, 16, właściwie 17 artystów, bo jedna z prac jest pracą duetu, to jest praca, przy której stoimy. Jest to wystawa nie tylko do oglądania, ale także do zabawy. Każdy, kto przyjdzie na wystawę Wszystko widzę jako sztukę, będzie mógł poznać kanon polskiej sztuki współczesnej i pobawić się w artystów, zrobić to, co artyści robią, albo zrobić coś, co jest inspirowane pracami artystów. Na wystawie znajdziemy m.in. neony, instalacje z pluszaków, niewielki pokój wypełniony pająkami czy instalacje wykorzystujące kamerę. Dzieci mogą obierać ziemniaki jak Julita Wójcik, rzucać kostkami do gry jak Ryszard Winiarski, wkraść się do telewizora jak Kuba Bąkowski czy bawić się piaskiem jak Andrzej Dłużniewski. Wystawa będzie czynna do 4 czerwca.